Na czym polega praca korespondenta wojennego? Czy często balansują oni na granicy życia i śmierci? Czy o ich losie decyduje łut szczęścia? Na te wszystkie pytania, na te i inne, próbuje znaleźć odpowiedź Honorata Zapaśnik podczas rozmów z najlepszymi dziennikarzami w Polsce. Efekt tych rozmów znajdziemy w publikacji zatytułowanej Wojna jest zawsze przegrana. Jest tutaj 8 wywiadów, każdy jest inny, do każdego dołączony jest krótki biogram. Opowiadają oni o tym, w jaki sposób zdobywają materiały. Często mówią o swojej traumie, depresji, często wchodzą do zbiorowych mogił. A żeby zostać takim reporterem, droga nie jest taka prosta. Przechodzą oni specjalne szkolenia, podczas których sprawdzana jest ich odporność. Między innymi symulowane są porwania i przesłuchania. Oni wszyscy uważają, że ich praca jest bardzo potrzebna, ponieważ dzięki niej ludzie mogą dostrzec to, co tak naprawdę jest ważne i docenią to, co posiadają. Dziennikarze byli między innymi w Afganistanie, w Syrii, Iraku, na Ukrainie i w byłej Jugosławii. Jedną z głównych bohaterek tej książki jest Blanka Zalewska, która podczas konfliktu na Ukrainie niemalże utraciła życie, a później długo nie mogła opanować swoich emocji. Jan Naukowicz opowiada o swojej współpracy z Waldemarem Milewiczem i o tym, w jaki sposób docierali do najlepszych materiałów. Natomiast Michał Zieliński puentuje swoją rozmowę tym, iż tak naprawdę wojna jest zawsze przegrana, ponieważ cierpią na tym niewinni ludzie, cywile, tracąc swoich bliskich i dobytek. A konflikty istnieją i chyba zawsze będą istnieć, ponieważ działają grupy, które na tym zarabiają. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie Literatura i dzieci w świecie wyobraźni. Tematyka dotyczy utworów opisujących rzeczywistość, często nierealną lub pozostającą w sferze dziecięcej wyobraźni. Więcej informacji na stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na coroczny cykl koncertów jazzowych pod nazwą Witamina Jazz. Jako pierwszy swój koncert da trębacz Piotr Schmidt w projekcie Tribute to Tomasz Stańko. Koncert odbędzie się 26 października w Lapidarium pod Ratuszem o godzinie 20. Natomiast 31 października również w Lapidarium wystąpi Atom String Quartet. Koszt biletów na oba koncerty to 20 zł. Witaminę Jazz zwieńczy występ Kuby Badacha 2 listopada w Domu Katolickim. Wstęp 30 zł. Bilety do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej. Rodzina Adamsów po przeprowadzce do New Jersey musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku, a także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej. Ale są rodziny bardziej inne niż inne. Ależ to ohyda. Ależ to koszmar. Ależ to do... No dobrze, pozwól. Serio? Daj tatusiowi kopniaka na dobranoc. Z przyjemnością. Santa Maria, Mamy. W cyklu Kino Seniora, teraz i w godzinę śmierci. Dokument stara się odpowiedzieć na pytanie, jak wielką bronią w walce ze złem jest modlitwa różańcowa. Weźmy sobie sprawy, jak daleko nas zaprowadzi. Nasza podróż trwała 2 lata. Szliśmy tropem różańca, zwycięzcy zła.
We don't have to let the devil beat us. We have to fight him. The devil has power, but God has a greater power. When you stand up and say, I am a Christian, I am a follower, I believe in God, just saying those words, you can die. Ось, кажу, наша зброя. He reached close to me, he stretched his hands and gave me the sword. As soon as I received the sword, it turned into the rosary. I know I'm a terrible sinner, but Mama Mary cherishes me as her son.